dzisiejsza konferencja na Giełdzie Papierów Wartościowych była poświęcona pierwszemu raportowi z badań przeprowadzonemu na spółkach giełdowych w Polsce, które dotyczyło praktyk prorodzinnych stosowanych przez te spółki. ESG to kluczowy trend na rynku finansowym, w tym na rynkach kapitałowych i na giełdach papierów wartościowych. Po dwóch czarnych łabędziach, czyli pandemii koronawirusa, a także wybuchu wojny w Ukrainie, coraz mocniej w tym skrócie ESG wybrzmiewa litera S. Litera S dotyczy kwestii społecznych, ale w ramach niej dużo miejsca zajmują pracownicy firmy, którzy zwykle są najważniejszym aktywem decydującym o tym, jak realizowany jest biznes i strategia firmy. Młodzi Polacy, nie tylko młodzi zresztą, zwracają bardzo dużą uwagę na stabilność, poczucie stabilności na rynku pracy i elastyczność. I chcieliśmy się przekonać, badając spółki giełdowe, jak te dwa obszary wyglądają w praktyce. Widać z tych badań ogromne korzyści z wprowadzania tych praktyk. Pracownicy są bardziej zaangażowani w pracę, są bardziej lojalni, rzadziej odchodzą, rzadziej chorują, rzadziej korzystają z absencji. Zatem można powiedzieć, że korzyści są obopólne zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Natomiast bariery rzeczywiście istnieją. Nie są to bariery ani prawne, ani też wielkie bariery finansowe. Raczej to są bariery związane z kwestiami zarządzania, umiejętnościami zarządzania w tym szybko zmieniającym się, dynamicznym świecie elastycznej pracy. Podczas panelu będziemy rozmawiać m.in. z przedstawicielami firm, które wyróżniają się na rynku ofertą dla pracowników i jednocześnie spełniając jedno z elementów ESG, ten element społeczny. Perspektywę Microsoft Polska na literę S w ESG chciałabym zacząć dość nietypowo, a mianowicie od empatii i różnorodności. Mówimy tu na przykład o dodatkowych urlopach rodzicielskich, zwłaszcza ojcowskich, jak i też o programach, które wspierają opiekę nad dalszymi członkami rodziny, rodzicami, rodzeństwem, jeśli ich stan zdrowia czy nagła sytuacja tego wymaga. Nasi pracownicy również mają dodatkowy urlop na opiekę nad członkiem rodziny. Myślę, że takie rozmowy na temat litery S w ESG i rozwiązań właśnie dotyczących społeczności są bardzo potrzebne, więc mam nadzieję, że nie było to ostatnie takie nasze spotkanie. Bardzo się cieszę, że mogłam pokazać i opowiedzieć trochę, jakie rozwiązania stosuje ING Bank Śląski dla swoich pracowników, żeby właśnie wspierać ten prorodzinny obszar w naszej firmie. Mamy nadzieję, że to badanie będzie przyczynkiem do szerszej dyskusji nad rozwiązaniami, które będą odpowiadały współczesnemu rynkowi pracy.